To było synchro? Okej, okay, tak. Dobra. Witajcie, mili państwo, kolejny raz. Wita się z wami Bartosz Janiszewski i Maciek Studziński. Bardzo nam miło, słuchajcie, spotykamy się po raz kolejny, bo mamy znowuż temat do omówienia, mianowicie to jest temat, o którym ja chciałem pogadać, bo wydaje mi się, że jest atrakcyjny. Atrakcyjny dla każdego mężczyzny z punktu widzenia tego, że no, większość mężczyzn praktykuje dość regularnie. Niektórzy nawet osiągają w tym pewnego rodzaju mistrzostwo. I no właśnie, jak to jest? Jak to jest z woda tematem? Czy woda? Podwójna woda zmieszana z potrójną wodą. No i pytanie, no, dla mnie osobiście, ja zacznę tak właśnie w swoim trochę stylu, ja uwielbiam alkohol. Przez wiele lat go piję namiętnie, albo piłem go namiętnie, może to będzie już lepszy czas, i stwierdzam, że no uwielbiam. Uwielbiam w każdej postaci, uwielbiam go mieszać, piwo z wódką, z tekilą, to oczywiście często ma, no, nie taki efekt, jakbym chciał, ale co do zasady piję, czy tam piłem, bo lubię, bo jest powszechnie akceptowalne i tak jak sobie kiedyś tam rozmawialiśmy, jak siedzisz sobie przed kominkiem, noga na nogę, machoniowy jakiś tam fotel, trzymasz piękną lampkę pięknego bourbonu i tam sobie popijasz, smakujesz, taki zimowy wieczór. No przecież to jest piękne. No wchodzą dzieci uśmiechnięte, ty jesteś uśmiechnięty, żona jest uśmiechnięta, wszyscy są uśmiechnięci, a tak naprawdę gówno na stranę. Chociaż ja też bardzo lubię alkohol i kiedyś zadałem sobie takie pytanie, czy ja będę pić alkohol. To było chyba na drugim, trzecim roku studiów i stwierdziłem, że no pewnie, że będę pił do końca życia alkohol. W związku z tym zamiast, wtedy pracowałem jako kelner, to stwierdziłem, to zupełnie bez sensu. Lepiej pójść na kurs barmana i polewać alkohol, znać się na tym dobrze, kręcić dobre drinki czy koktajle. I tak też było i przez bardzo długi czas w pracy było tak, że nie dość, że robiłem koktajle, to jeszcze bardzo często no, trzeba było ich spróbować. Upijałeś klientom. Więc to było dobre i też dostawałem w związku z tym alkohol od nich w ramach jakiegoś tam tipa czy czegoś. Tak więc z alkoholem faktycznie tak miałem i przez długi czas myślałem, że to, jaki ja mam stosunek do alkoholu, czyli no raz w tygodniu, w weekend, no niedużo, bo może nawet pół butelki wychodziło na głowę wina, to nie jest jakoś bardzo dużo. Uważałem naprawdę przez długi czas, że to jest bardzo zdrowa dawka alkoholu. No ja też w ogóle miałem wrażenie, w ogóle słuchajcie, jest mnóstwo takich rzeczy szalonych, nie? Typu na przykład taka malinóweczka, przecież jest rozgrzewające, przecież to zdrowo się napić. Albo czerwone winko proponowane kobiecie w ciąży, tak niedużo, tak na zasadzie pół szklaneczki czerwonego wina, tak na poprawę krążenia, naprawdę. Albo to słyszałem. Albo przemarzłeś na saneczkach, pierdolnij seteczkę. Tak. No jest taki Bombardino. Jest mnóstwo takich właśnie ciekawostek, a tu moi mili tymczasem właśnie przy takim, no bo ogólnie to tak no sobie no powiedzmy, że wychodzimy z założenia, myślę, że ja na pewno, a ty za chwilę powiesz, czy się mylę, że wszystko jest dla ludzi i wszystko może znaleźć swój określony czas i zastosowanie. No tak, tylko na przykład heroina też jest dla ludzi, no bo nie dla zwierząt raczej, a alkohol tak a samo. A czy używamy? No nie używamy. No nie. I tak samo trzeba to powiedzieć jasno i wprost. Jest smaczny i bardzo go lubię, ale to jest okrutny syf i narkotyk. Straszny. Straszny. Uważam, że dużo gorszy niż długa lista no, takich narkotyków, które myślę sobie wyrzucamy jako coś, co no, budzi taką odrębność. Razę, nie? Czyli no wiadomo, ktoś tam sobie wstrzyknął marihuanę albo ją wciągnął i dostał pierwszą dawkę za darmo na próbkę, tak? I myśli sobie, nie, no tam popijając sobie lubelską cytrynową, mówi głupcy i patusiaki. Mój dziad to robił, mój ojciec to robił, więc i ja to robię. Wszystko no, się zgadza. Dokładnie, no więc co do zasady myślę, że trzeba jasno powiedzieć, że alkohol to jest straszny syf i myślę, że oprócz, i tu trzeba to wypunktować. No właśnie, dlaczego nie pijesz alkoholu? Albo przynajmniej nie tak często. Nie, praktycznie, no, praktycznie w ogóle staram się nie pić alkoholu. Jeżeli to się dzieje, no to już to się dzieje, nie wiem, 2, 3, 4 razy do roku, a nie jak to miało miejsce wcześniej, czyli
dwa, trzy, cztery razy w tygodniu. No i dlaczego nie pijesz? Nie piję dlatego, że po pierwsze stwierdziłem, że to ma straszny wpływ na mój mindset, na to, jak mi się zaczyna w ogóle zmieniać nastawienie do swoich obowiązków, do swojego dnia, do realizacji swoich celi, i to jest straszny narkotyk, który no, chciałbym powiedzieć, że kastruje. Bo on kastruje w ogóle z potrzeby, to jest, umówmy się. Chyba nawet kastruje z testosteronu, ja to, prawda? Oczywiście, ja to muszę powiedzieć. To jest, słuchajcie, to jest wynalazek, sowiecki wynalazek po to, żeby człowiek po 8 godzinach zapierdalania w fabryce uwalił się na tapczanie przy meblościance z jakiegoś tam lastryko, dokładnie, i nie chciał nic więcej od życia. Najebał się, położył, zasnął i nie miał więcej pragnień. I wtedy, kiedy ja do tego doszedłem w życiu, to dość szybko to nastąpiło, ale nim to wybrzmiało w ogóle i zacząłem o tym myśleć i to stosować, to jeszcze i tak minęło bardzo dużo czasu. Dlaczego? Dlatego, że jest to substancja powszechnie akceptowalna. U cioci na imieninach, u wuja, u stryja, a dlaczego nie napijesz się? Hardkorem w ogóle jest to, że jest tak powszechnie akceptowana, że znajduje się na stacji benzynowej, co Polaków już w ogóle nie dziwi, bo to jest norma, no bo stacja benzynowa zawsze otwarta, więc tam najlepiej kupić alkohol. A po drodze można pierdolnąć. Ale zawsze, przecież no. Jak jedziesz samochodem, no to jak to się w ogóle ze sobą łączy? Jaki to jest przekaz podświadomy dla kierowców? Idziesz zatankować i kasujesz paliwko, a przy okazji patrzysz na stertę alkoholu, to podobno Skandynawowie, jak przyjeżdżają do Polski, to nie wierzą w to, że na stacji benzynowej w Polsce, na każdej stacji benzynowej jest alkohol. Jeżeli, drogi widzu, pomyślisz o tym w sposób świadomy i trochę szerszy i oddalisz szkło powiększające na tyle, żeby zobaczyć to z lotu ptaku, to z lotu ptaka, to nagle się okaże, że każde państwo, które chce sprawować władzę nad jednostką, będzie powodowało taką chorą władzę i będzie chciało mieć wszystkich pod kontrolą, będzie powodowało, żeby alkohol był wszędzie powszechnie dostępny i akceptowalny. Dlatego, że nie buduje jednostki, silnej jednostki, która jest w stanie myśleć kreatywnie i wychodzić poza nawias bezpieczny dla tych wszystkich tłustych prosiaków w rządzie, którzy nam fundują to całe gówno, które mamy w postaci społeczeństwa otaczającego nas i tych wszystkich reguł. No tak. Poczekaj, więc jeżeli mnie pytasz, czy mam pić wódę, czy wodę, to pij wodę i dużo. I dużo. Tak. I jak gdzieś, jak zacząłem zastanawiać się nad tym, czy pić alkohol i w jakich ilościach, to takim chyba pierwszym punktem była terapia DDA, która, czyli dorosłych dzieci alkoholików, która ogólnie opisywała cały proces alkoholowy i chorobę alkoholową i jak z tego wychodzić. Uważam, że to jest jedno z ważniejszych wydarzeń w moim życiu. Ono naprostowało mi zwoje w mózgu na właściwe tory. Ale tam po raz pierwszy zrozumiałem, jak okrutna jest to trucizna. I jeżeli takie metafory nie działają na was, widzowie i słuchacze, to polecam zobaczyć sobie, wygooglać w internecie, jak wygląda mózg alkoholika takiego zaawansowanego. Jeżeli słuchacie tego na podcaście, to spróbuję to zobrazować. To jest tak, że mózg wygląda ogólnie zdrowy jak orzech włoski. Tak mniej więcej przypomina. Ale czasami zdarza się, że spadnie taki orzeszek z drzewa, poleży trochę na ziemi i myślicie, że tam jest wszystko w porządku, otwieracie go, a tam jest taki czarny pyłek. To mniej więcej coś takiego dzieje się z mózgiem alkoholika po kilku czy kilkunastu latach picia. No i niestety, ale mózg się nie regeneruje, nie ma takiej funkcji, żeby on tak nagle po 15 latach walenia wody... Chyba twój. Nie zregenerował się. Więc to jest ten problem, że nie dość, że on faktycznie wyżera tkanki, no to jeszcze szkodzi na najważniejszy organ w naszym ciele, który motywuje nas do działania, do robienia czegokolwiek, do robienia biznesu, do sportu, bo to tak samo dzieje się z mięśniami, z całą resztą. Jest to absolutna, absolutna trucizna. Nie ma, i jeszcze jeden fakt, nie ma żadnej, nawet jednej rzeczy, czy argumentu, czy medycznego zastosowania alkoholu, który byłby pozytywny. Nie ma. Alkohol, tak jak może jeszcze kanabis, czyli marihuana.
Jeszcze są tam jakieś, no tam przeciwbólowe i tak ja dalej, padaczki i inne rzeczy, ale alkohol nie ma nawet jednego. A ja widzę jeden. Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych. No, no właśnie, dezynfekcja narzędzi. I jest jeszcze jedno, to też daje do myślenia. Jedyne miejsce, gdzie używa się alkoholu, to żużel. Czy możemy tu jakiś dźwięk świerszcza Mamy w Łodzi stadion żużla i byłem kiedyś na zawodach takich, czy na meczu, bo to są mecze, i oni tam używają alkoholu do silnika. A, okej. Okay. Do spalania. Okej, okay, żeby jest, poprawić wydajność. Tak, i to okay, bardzo okay. Też dobrze czuć na widowni, że to jest alkohol i to jest jedyny albo chyba... Albo z widowni. Może z widowni. Pan z dziobatym, grubym nosem, czerwonym. No dobra, w każdym razie chciałbym tutaj takie wtrącić słowo podsumowania. Wydawało mnie się, że są kontrolowane, bezpieczne i wręcz zdrowe dawki dla organizmu. Nic bardziej mylnego nie ma. Od strony obrażeń takich typowo fizycznych, z którymi raczej mogę sobie dać radę, bo tam bolące stawy, gorsza definicja mięśni i tak dalej, to mnie nigdy jakoś tam nie przerażało. Ale to, co mnie zaczęło przerażać, to fakt, że moja głowa przy takim stosowaniu właśnie 3-4 razy w tygodniu bezpiecznej ilości, bo rozmawiamy o lampce wina, może dwóch, dobra, okej. Okay. Ale nigdy takich, że impreza i whisky in the jar, to i tak taka ilość powodowała konkretne obrażenia i radykalny, niższy poziom mojej wydajności w życiu codziennym. I myślę tu o wszystkich aspektach. O to, no to skmin to. Ostatnio usłyszałem, że 150 gramów wódki, czyli no ile to będzie, 3-4 kieliszki takie, no zależy jaka czyli jest pani. Nic. Czyli nic. Powoduje mikroudar w mózgu, który, żeby wyjść na prostą z tego, czyli żeby wrócić do stanu przed piciem, potrzeba między 4 a 6 tygodni. No więc jeżeli pijesz te 3-4 kieliszki wódki raz na tydzień, w sobotę na przykład, albo no tak, w sobotę, to jest szansa, że nigdy nie wychodzisz z tego stanu mikroudaru. I teraz... Jak pomyślisz sobie, jak wielu kierowców jeździ w niedzielę albo w jakiegokolwiek dnia i mieli 4 dni temu udar, to zaczynasz się zastanawiać, czy to faktycznie jest dobry pomysł, żeby przechodzić na pasach tak z Niemca na szybkości. No pewnie nie. Pewnie nie. Pewnie nie. No w każdym razie, no to mnie tylko utwierdza, nie chcę powiedzieć, że szokuje, bo już to słyszałem poza anteną z twoich słów, więc nie wywarło to na mnie większego wrażenia, poza faktem, że to jest po prostu mega chujowa używka. I faktycznie ona jeszcze, ja znajduję często takie zastosowanie, przynajmniej kiedyś tak robiłem, że jak działo się coś bardzo ciężkiego, no bo alkohol można pić, kiedy świeci słońce, kiedy pada deszcz, czyli na smutno, na wesoło. Kiedy... Dwa momenty, kiedy pada albo nie pada. Tak. I no, kiedy jest ciężko, po pracy i tak dalej. I teraz, wczoraj zresztą o tym rozmawialiśmy, że jeżeli jest hardkorowa sytuacja, tak jak u nas tutaj była 2 dni temu, to takim nawykiem jest, czy taką myślą jest... Bombka. Najlepiej, bo to będzie tak, że przestajesz myśleć na chwilę o tym, jest przyjemnie, można obejrzeć jakiś głupi serial i jest ogólnie pozytywnie. Natomiast efekt jest taki, że na następny dzień po pierwsze jest jakaś forma kaca, która już deprymuje, a druga sprawa jest taka, że to powoduje niesamowite poczucie lęku, niepewności, braku sprawności i tak dalej. Co wydaje mi się, że do przeprocesowania jakiegoś problemu, no jest jakby w kontrze. To, no to nie jest kierunek to procesowania, jest tylko dobry, w drugą. Tak, tak, to jest fajny moment tu i teraz, żeby faktycznie dolać tego alkoholu i w tym momencie czuć się zrelaksowanym, ale faktem, czy następnego dnia, czy już nawet parę godzin później ten stan niepewności i w ogóle wprowadzenie organizmu, tej trucizny, wprowadzenie do niego, no to jest, trzeba by być no, naprawdę wyjątkowo nierozsądnym człowiekiem, żeby w trudnych, stresujących sytuacjach
sytuacjach, w ogóle ciężkich sytuacjach, obcinać sobie zasoby, jakiekolwiek, tak? No bo zasobem jest oczywiście sprawność umysłu, dobre samopoczucie i tak dalej. Jeżeli obcinasz to tym alkoholem i następnego dnia czujesz się zwyczajnie gorzej, już nie analizując, czy jesteś wycofany, zalękniony, czy jaki kurwakolwiek, tylko chodzi o to, że masz problem i obcinasz swoje zasoby tym działaniem. I to jest moim zdaniem no czerwona kartka dla tej substancji. Czerwona kartka, ale już tak na zakończenie. Ja bym powiedział tylko w ten sposób, że myślę, że większość osób i tak nie wyciągnie z takiej rozmowy wniosku, żeby przestać pić alkohol. No oczywiście kilka pewnie będzie, ale wybrzmiewa mi za każdym razem w takiej sytuacji jeden fakt, że co do zasady nasz mózg jest stworzony do przetrwania, do absolutnie minimalnego przetrwania, urodzenia dzieci, posadzenia drzewka, zamieszkania gdziekolwiek. I teraz my to wszystko mówimy dlatego, bo jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to bez sensu jest rzucać sobie kłody pod nogi. Lepiej jest poszukać rozwiązania, które pomaga odnosić sukces, bo to nie jest normalne. Oczywiście przetrwasz pewnie swoje życie do 60 czy nawet 80 roku życia pijąc alkohol, ale jeżeli chcesz to życie przeżyć może z większym sukcesem, czy w pełni, czy pełniej, no to ten alkohol jest tylko bezsensowną porażką. Ja tylko jeszcze raz podkreślę i powiem to, co mnie grzeje najbardziej. To jest sowiecki wynalazek do kontroli umysłu mas. To jest coś, co mnie obrzydza. Jak pomyślę o tym w ten sposób, że jest to po to, żeby zabrać twoje marzenia i spowodować, żebyś leżał nieprzytomny i nie miał pragnień, mam obrzydzenie do tej substancji. I na zakończenie ja bym poprosił was o to, żebyście w komentarzach dali znać, z jakiej okazji albo dlaczego pijecie alkohol, bo to mnie bardzo ciekawi, a ci, którzy nie piją albo zrezygnowali z picia, dajcie lajka pod tym filmem. Mówił do was Bartek Janiszewski i Maciej Studziński. Do usłyszenia. Hej. Do zobaczenia. Hej.